Nasz nowy dom Mateusz stracił nogę na torach. Dowbor zdecydował się na piękny gest. Mateuszu Szmajdziuch to uczestnik programu Nasz nowy dom w telewizji Polsat. Głośno o chłopaku zrobiło się dwa lata temu, kiedy miał 21 lat. Próbował targnąć się na swoje życie, rzucają się pod pociąg. Stracił nogę i ma aktualnie założoną protezę. Z rodziną spotkała się Katarzyna Dowbor, która w social mediach zamieściła zdjęcie. Nasz nowy dom, szczęśliwe życie po programie? Nie do końca, Mateusz i jego babcia Małgorzata wzięli udział 4 lata temu w programie telewizji Polsat Nasz nowy dom. Ekipa remontowa na czele z Katarzyną Dowbor pojawili się w Gliwicach, gdzie mieszkała rodzina potrzebująca pomocy. Lokal miał gnijące podłogi, odpadający tynk. Do tego doszła niebezpieczna instalacja elektryczna, wybijała przy dwóch urządzeniach korki. Małgorzata pracowała jako dostawca pizzy. Marzyła o tym, aby wnuk Mateusz miał bardzo dobrą przyszłość. Wtedy był zapalonym siatkarzem. Jednak po programie chłopak postanowił targnąć się na swoje życie. Co było tego przyczyną? Pomoc ekipy programu remontowego Polsatu powinna być początkiem pięknej przyszłości dla Mateusza i jego babci. Jednak okazało się, że chłopak zmagał się z depresją. Dodatkowo jego relacje z babcią się pogorszyły. Wyprowadził się z ich wspólnego mieszkania. W tle, jak podaje, fakt, pojawiły się długi i nieszczęśliwa miłość. 12 sierpnia 2022 roku doszło do tragicznego wypadku: Mateusz rzucił się pod pociąg. Chłopak cudem ocalał, stracił nogę, a od lutego 2023 roku ma protezę. Mateusz ma pracę i wrócił do siatkówki. Dołączył do drużyny dla niepełnosprawnych zawodników. Dowbor spotkała się z rodziną w Gliwicach. Katarzyna Dowbor jest w kontakcie z rodzinami programu Nasz nowy dom, mimo że już nie jest związana z Polsatem, a telewizją polską, gdzie prowadzi Pytanie na śniadanie. Prezenterka, będąc w Gliwicach, spotkała się z rodziną i opublikowała post w mediach społecznościowych.